Witam wszystkich w pierwszym odcinku serii z cyklu Do Głębi. Tak, obiecałem. Będą się pojawiać prawie codziennie te odcinki. Dziś, zanim przejdziemy w ogóle do naszych broni specjalizacji, do naszych postaci i ich specjalizacji, chciałem tylko napomknąć jeden temat związany z tymi tutaj postaciami, które możecie wybierać w czasie gry. Jak zauważyliście, przejdziemy tu do nich. Jak zauważyliście, ich jest 9. Nie jest ich 8, nie jest ich 10, nie jest ich 7, jest ich 9. Ale dlaczego 9, nie 10? Taka dziwna, nieparzysty numer. Prawda? Mogli zrobić 10, mogli zrobić 8, ale zrobili 9. Dlaczego? Co się okazało, nie jestem pierwszą osobą, pewnie już wiecie, co po niektórzy może nie wiecie. Jeżeli nie wiecie, to zobaczycie teraz. Przejdziemy do mapy z nowego DLC. Gauntlet nazywa się ta mapa. To jest w nowym DLC, co wyszły te nowe mapy, ten update z nowymi mapami, i tam zagadka się rozstrzygnie, więc zapraszam. Ok, już jesteśmy na tej nowej mapie. Nazywa się ona Gauntlet. I co do niektórych, mapa jak mapa może się wydawać normalna. Wszystko ok, każdy gra, ale nie zwrócili uwagi, albo zwróciliście może uwagę na te oto tutaj witryny. Jak widzicie, w tych witrynach są wszystkie postacie, które się znajdują w grze. Nomad, jego ubiór, wszystko, jego gablota numer 1, status aktywny. Przechodzimy do drugiej gablotki, mamy Ruin, mamy jego strój, Gravity Spikes, wszystko, status aktywny. Przechodzimy do trzeciej gablotki, mamy Sarę. Jak widzicie, jej specjalne bronie, specjalizacje, ubiór, status aktywny. Czyli te trzy gablotki są tutaj. Przejdziemy tutaj. Tu mamy następnych dwóch. Też status aktywny, czyli oczywiście są w grze. Mamy Reaper, czyli nasz robot. Prawda? Jest tutaj. I tu mamy naszego, tą osobę, którą teraz gramy. Co najdziwniejsze, jego imię jest zdrapane. Nie wiem dlaczego. Dlatego może, że nim gramy teraz, ale nie wydaje mi się. Jest to też podejrzana sprawa, ale nie wiem dlaczego jego imienia tu nie ma, ale jest jego gablotka, jest status aktywny. Ok, czyli tu już mamy pięciu z dziewięciu, prawda? Przejdziemy dalej. I tutaj mamy kolejne trzy osoby. Statusy aktywne, prawda? Bo możemy nimi grać. Mamy Spectre, czyli naszego specjalistę z całym ekwipunkiem. Mamy Outrider z naszym łukiem, z wszystkim. Mamy Miotacza Ogniem, także z całym ekwipunkiem. No i aktywni, prawda? Ale co najciekawsze, przejdźmy tutaj. O, pogubiłem się troszkę. Tu mamy kolejną osobę. Battery. Czyli to jest dziewiąta osoba. Status aktywny. Ok. I tak jak mówiłem. Dziewięć osób, dziewięć specjalizacji. Dziwne. Nie było dziesiątej. Ale popatrzcie tutaj. Pusta gablota. Dlaczego? Zbieg okoliczności.
Imienia nie ma. Jakaś podpowiedź, karta, joker czy walet. Prawda? Czyli mamy jakąś podpowiedź, coś się pojawi. Status nieznany. Jak widzicie, wszędzie jest status aktywny. Jedna gablota jest pusta. Dlaczego by zrobili jedną gablotę pustą? Nie dali imienia, status nieznany jeszcze i kartę. Czyli mamy jakąś podpowiedź, czyli easter egg, coś się pojawi. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie pojawi się kolejna osoba, kolejna specjalizacja w grze z nowymi broniami. Nowa postać, którą będziemy mogli wybrać i grać. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden update typu, że trzeba będzie płacić za niego, czy będzie go trzeba znaleźć w tych supply drop, czyli w tych skrzynkach. W tych skrzynkach, co macie w Call of Duty. Tylko po prostu zrobią update i wrzucą go do gry. To chciałem wam napomknąć i pokazać, bo nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, czy wszyscy to zauważyli, tą różnicę, czy wszyscy w ogóle wiedzą o tych gablotkach tutaj, że istnieją i że mamy wszystkie postacie z gry tutaj w tych gablotkach. Co jest najdziwniejsze dla mnie, tylko nie mogę pojąć tego jednego tutaj. Dlaczego ta jedna osoba nie ma imienia, chociaż jest w grze i ma swoje imię, ale nieważne. To jest najważniejsze. Wydaje mi się, że tutaj w najbliższym czasie będziemy się spodziewać nowej postaci w grze. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś sugestie, piszcie w komentarzach, co to może być, kto to może być, co ta karta oznacza, bo ja nie mam pojęcia. Bum! Więc to by było na tyle w tym odcinku. Od przyszłego odcinka spotkamy się w naszym odcinku kolejnym z cyklu Do Głębi. Już będziemy omawiać pierwszą postać, jego specjalizację, jego bronię, czas ładowania broni, skuteczność, zasięg i tym podobne rzeczy. Tu zrobiłem wam taki krótki obchód tej mapy, jeżeli ktoś nie wie. Tu mamy jeszcze taki zimę. Tu jest zima, śnieg pada, tam jest dżungla i tam jest kawałek takiego miasta. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli macie jakiekolwiek sugestie lub pomysły związane z kolejną postacią w Black Ops 3 lub tą kartą, bo mi się wydaje, że ta karta to jest ten główny taka podpowiedź, co się wydarzy, kto się pojawi, bo dziwnie to wygląda. No 9 postaci, nie 10, a 9, i tutaj z niczego pojawiają się nowe mapy i gablotka, status nieznany, pusta gablotka z kartą, którą właśnie zniszczyłem. Także no, wydaje mi się, ja jestem przekonany na 99%, że to będzie nowa postać już wkrótce. Może i to będzie już w kolejnym update'cie z nowymi mapami, które się powinny już, coś powinniśmy wiedzieć do 2-3 tygodni o nowych mapach.
Także ja będę Was na bieżąco informował o jakichkolwiek zmianach, wydarzeniach. A jak na razie dzięki wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Call of Duty Black Ops 3 do głębi.